Państwo, jak doskonale Państwo wiecie, cyklicznie przyjeżdżamy tutaj na plac budowy. Mówię o przede wszystkim nadzorze ze strony Ministerstwa Spraw Państwa i sprawdzamy, co się dzieje na wszystkich odcinkach budowy terminalu LNG. Czyli po pierwsze, jeżeli chodzi o samą część lądową budowy terminalu LNG, o część portową, czyli port zewnętrzny, falochron oraz ten wielki gazociąg, który będzie rozprowadzał gaz w kierunku Polski, będzie jednocześnie podłączał terminal w Świnoujściu z całym systemem przesyłowym na terenie naszego kraju. Wszystkie te prace są dzisiaj bardzo zaawansowane. Muszę powiedzieć, że przypomnę, że w zeszłym roku jeszcze na tym placu było tutaj w sierpniu 58 osób w takim najgorszym, najtrudniejszym, najbardziej kryzysowym momencie realizacji całego projektu. Ta sytuacja znacząco uległa poprawie i dzisiaj już tutaj pracuje ponad 1000 pracowników na terenie tej budowli. To pokazuje, z jakim wielkim zaangażowaniem inwestor, ale również i wykonawca dzisiaj realizuje ten projekt. I absolutnie mogę powiedzieć, że projekt 2014 jest wielka szansa, że ten projekt w 2014 roku zostanie oddany do użytku i będzie faktycznie ten gaz już przyjmował i następnie dostarczał do odbiorców końcowych. I pan wielka szansa, panie ministrze, ale wiem o sporych opóźnieniach na estakadach, na rurociągach, na kanalizacji, nawet z problemem są przede wszystkim bardzo, bardzo poważne fakty. Mówimy teraz o dacie 2014 roku i patrząc się na to, co jest dzisiaj bardzo precyzyjnie oglądałem zarówno wszystkie zbiorniki, tą estakadę, o której pan redaktor mówi. Wszystko jest dzisiaj bardzo zaawansowane i naprawdę to jest setki osób na każdym z tych różnych frontów, gdzie się już pracuje. Oprócz tego, że to jest 1000 osób, pracuje już dzisiaj ponad 40 podwykonawców. Docelowo będzie jeszcze w tym roku ponad 150 podwykonawców tutaj zatrudnionych na terenie terminalu, a więc jeszcze więcej osób będzie pracować. Jest duża szansa, że właśnie w okresie wiosennym i letnim tych wiele zaległów się zostanie nadrobionych efektywnie, tak aby się faktycznie w 2014 roku mogli odebrać pierwszy gaz. Sądzę, że ten pierwszy techniczny gaz, który tu jest potrzebny, żeby sprawdzić całą tą infrastrukturę kryogeniczną, która w tym miejscu jest, już zaczyna być de facto montowany dzisiaj, to faktycznie powinien być już odebrany w połowie, w okolicach wakacji, czy połowy przyszłego roku. Oczywiście tutaj mówimy może o kilku tygodniach przesunięć, to oczywiście może mieć miejsce. Pamiętajmy, że przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiamy precyzję wykonania tych instalacji. To jest jednak najbardziej zaawansowana technologicznie inwestycja w Polsce, także energetyczna, która jest dzisiaj realizowana. Nie ma takiej drugiej. No przede wszystkim z tego powodu, że ten gaz będzie przechowywany przesyłane w temperaturze minus 160 stopni, więc wszystko musi być naprawdę bardzo precyzyjnie sprawdzone i tak naprawdę ostateczną datę uzależniamy od tego też, na ile ta cała instalacja będzie sprawna. A więc teraz przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że widzicie każdy szczegół, w związku z tym też i na placu budowy każdego dnia jest Państwowy Dozór Techniczny, UDT, który sprawdza każde elementy związane ze spawaniem wszystkich elementów kluczowych z punktu widzenia później bezpieczeństwa przesyłu skroplonego gazu. Ale słyszę na głosy, pana, że PBG może zejść na razie. Teraz tak, po kolei. Jeżeli chodzi o kwestie związane z wykonawcami, no głównym wykonawcą oczywiście jest firma włoska Saipem. Pojawiły się głosy mówiące o tym, że znajduje się w pewnej sytuacji finansowej. Powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczony, że akurat tego typu usługi się pojawiły. Firma nie jest w złym stanie finansowym, jest oczywiście zadłużona, natomiast jest jedną z najważniejszych spółek wykonawczych budowlanych, które funkcjonują na terenie Europy i dzisiaj jest wykonawcą na wielu tego typu obiektach na terenie od Stanów Zjednoczonych, Afrykę po Azję i faktycznie prowadzi wiele tego typu inwestycji. Również interweniowałem w tej sprawie bezpośrednio u ministra, mojego odpowiednika, który również nadzoruje spółkę, właścicielem spółki Saipem we Włoszech. On też mnie zapewnia wielokrotnie odnośnie właśnie daty zakończenia tej inwestycji, czyli roku 2014, że ona będzie dotrzymana. Będę jeszcze wielokrotnie interweniował w każdym momencie, jeżeli się faktycznie okaże, że jakieś opóźnienia się pojawią, to nie należy tego wykluczyć. Natomiast interweniowałem również
już w formie bezpośrednio do spółki Eni, jeżeli chodzi o, aby wyjaśnić sytuację spółki Simon, jakie są plany ze strony Eni co do spółki Simon, czy ona będzie podlegała procedurze sprzedaży, czy też nie, i odpowiednią interwencją również skierowałem do firmy włoskiej. No, pokazuje, że po prostu jakby cały czas nadzorujemy ten proces. Zdajemy sobie sprawę, że tych projektów wykonawczych musiał być kilkaset już przeprowadzonych, część już jest znacząco odebrana i oczywiście musi być na bieżąco poprawiana, po to, żeby były najbardziej, najlepiej jakościowo wykonane, no bo od tego uzależnione jest później wykonawstwo tego projektu już na budowie. Ale proszę, też wtedy proszę, no, ale tak to bardzo dobrze, jak nie cofało, no to wtedy byłoby zagrożenie, że coś nie będzie precyzyjnie zrobione. Ja się wręcz szczerze cieszę, że jest właśnie taki nadzór, bardzo dobrze, że jest taki nadzór, bo musimy mieć pewność, że jeżeli w momencie, kiedy zostanie skierowana ta inwestycja do oddania, czyli już do użytkowania, to musimy wiedzieć, że to będzie normalnie funkcjonować, a nie okaże się, że będzie jakakolwiek awaria. Znaczy, tu nie ma miejsca po prostu na żadne błędy i dobrze, że tego typu działania są przez spółkę prowadzone i również przez nadzór dozór techniczny. Szanowni Państwo, no, już powiedziałem, że pierwszy tankowiec, jeżeli chodzi o gaz techniczny, chcielibyśmy, aby w okresie wakacji 2014 wpłynął do w tym okresie wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień, przyszłym roku 2014 roku. Szanowni Państwo, no, wszystko jest dzisiaj podporządkowane temu terminowi. Tak, więc jeżeli się nic nie wydarzy, będzie bardzo dobrze wykorzystany okres wiosenno-letni na realizację tego projektu, jeżeli ta dynamika dzisiaj będzie utrzymana, pewne elementy będą jeszcze przyspieszone na tej budowie, jest szansa, że faktycznie zostanie to tak wykonane. No i po to jesteśmy tutaj, po to przyjeżdżamy, żeby sprawdzać każdy miesiąc realizację tej inwestycji. Jak to się nie było roku zrób? Nie, to zrób. Na tym etapie jest ta inwestycja? Jakie jest w tej chwili, na ten moment opóźnienie? Co chcecie robić? Frontów to jest już kilkanaście dzisiaj rozpoczętych, także tak, aby wszystkie te zaległości, które miały miejsce w zeszłym roku, faktycznie w związku z tą trudną sytuacją na rynku budowlanym, przypomnę jeszcze raz sierpień, kiedy tylko 58 pracowników tutaj realnie wykonywało prace konstrukcyjne i budowlane na tej budowli, to wszystko trzeba oczywiście nadrobić, ale sami Państwo widzą, proszę spojrzeć na tą budowlę, proszę spojrzeć na te dwa zbiorniki. To wszystko idzie w bardzo dobrym dzisiaj kierunku. Potrzebne jest bardzo konsekwentne przestrzeganie naszego harmonogramu, tak aby naprawdę każdy tydzień, każdy miesiąc był wykorzystany na zakończenie. Po pierwsze, w dwóch zbiorników jest szansa na to, żeby to zrobić. Te najważniejsze istotne elementy konstrukcyjne w tym roku powinny być zakończone. Od jednego z włoskich pracowników usłyszałam, że będzie ciężko. Ale Szanowni Państwo, to nigdy tutaj nie było łatwo, szczególnie w dobie trudnej tego kryzysu, który miał miejsce w 2012 roku, jeżeli chodzi o sektor budowlany. I doskonale o tym wiemy, po to takie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników, po to również od czasu, kiedy przyjeżdżamy, po to również te interwencje i rządzie włoskim przy bezpośrednio spółce, która jest właścicielem spółki, która wykonuje wszystkie prace budowlane, po to, abyśmy jednak opóźnili 2014 roku. Bo tak naprawdę najważniejszy jest efekt, który chcemy osiągnąć w 2014 roku. I z tą świadomością trzeba nadzorować konsekwentnie każdego miesiąca cały czas. Ile miesięcy jest Szanowni Państwo, no, jeżeli chodzi o zamówienia, to o ile pamiętam, wszystkie zamówienia są zrobione niemalże 90%. No więc jeżeli mnie o to Państwo pytają, no to dzisiaj na przykład wszystkie elementy konstrukcyjne, kluczowe z punktu widzenia technologii, uruchomienia tej inwestycji w 2014 roku, czyli samego terminalu, po to, żeby faktycznie regazyfikować gaz, żeby go przechowywać w tych magazynach, już są na placu budowy. To już jest 90%, no więc to pokazuje naprawdę ogromną dynamikę dzisiaj tej inwestycji. To nie jest to, że jest opóźniona, dlatego że tak jak mówię, no jeżeli jest 90%, to nie jest opóźniona. Są inne elementy, różne drobne elementy, bardzo istotne zamówienia, dlatego że te zamówienia właśnie świadczą o tym, że nawet jeżeli istniała groźba, że ewentualnie spółka będzie w trudnej sytuacji finansowej i zeszłaby z pracy budowy, to dzisiaj wiemy, że jeżeli te zamówienia już są, że zostały już wykonane, czyli że już wiemy, że ten sprzęt bardzo zaawansowany technologicznie jest zakupiony, to jest pewność, że będzie zamówiony. A to jest dla nas dzisiaj najistotniejsze. To ile miesięcy? No to nie ile miesięcy, Szanowni Państwo. No, proszę zobaczyć,
spojrzeć na to, co w tym momencie robimy. Nasz cel jest 2014 rok. Mamy się zmieścić po drodze na drogę. Nie, mamy się zmieścić w tym czasie, tak jak zawsze planowaliśmy, między lipcem, czerwcem, a grudniem 2014 roku. I ten plan chcemy, żeby był dotrzymany przez spółkę, przez głównego wykonawcę. Dziękuję bardzo. Może jeszcze raz kilka słów o tym kontrakcie. To jest kontrakt EPC. On się charakteryzuje tym, że równolegle są prowadzone prace w trzech zasadniczych obszarach. Projektowanie, zamówienia i wykonawstwo. To jest nowoczesny kontrakt. Formuły tego typu kontraktowania powstały w latach 70., kiedy wykonywano duże instalacje technologiczne. Ze względu na to, żeby właśnie skracać czas. Czyli projektowanie, to o czym Pan powiedział, rzeczywiście terminal nie jest jeszcze zakończony w projektowaniu, a byłem właśnie dlatego, że te prace idą równolegle. Taka jest idea i filozofia wykonywania tego kontraktu. Dlatego ta budowa nie będzie trwała 10 lat, tylko ona jest wykonywana w trakcie tych kilku lat, które mamy zakontraktowane. Natomiast samo projektowanie zakończy się najprawdopodobniej w połowie tego roku. My dzisiaj jesteśmy w zaawansowaniu około 92%, jeśli chodzi o właśnie projektowanie. Natomiast to, że Pan mówi, że nie ma projektów wykonawczych, to właśnie z tego powodu ich nie ma, że one jeszcze nie były planowane, żeby one były. Ja tylko przypomnę, że tutaj zadań inwestycyjnych na tej budowie jest kilka tysięcy, około 6 w sumie. Zależy, jak głęboko je podzielimy. Natomiast w trakcie realizacji teraz jesteśmy około 600. 3000 już zostało zakończone. Stąd ten ogrom pracy jest olbrzymi. To, co jest istotne i miało wpływ na tę budowę, to oczywiście kryzys branży budowlanej, to jest fakt, z którym my nie dyskutujemy. On jest obiektywny i my rozumiemy to, że to jest obiektywny problem, dlaczego były spowolnione prace w zeszłym roku. Pamiętajmy, że spółka, która miała budować budynki, które są za nami, dzisiaj jej masa upadłościowa jest właśnie wysprzedawana. Tej firmy już nie ma i ona prawdopodobnie już nigdy pod tą nazwą nie będzie funkcjonować. To, co nas cieszy, to to, że jest duża firma, ma wiele rozwiązań takich, które na przyszłość mogą nas zabezpieczać przed tymi sytuacjami. Dwie liczby, proszę Państwa. W zeszłym roku upadło w Polsce 212 firm budowlanych. Do marca tego roku upadło ich 70. W sumie w tej branży straciło pracę przez półtora roku około 4,5 tysiąca osób. Oczywiście zasadniczym pytaniem jest to, czy kryzys branży budowlanej się już skończył. Najprawdopodobniej się jeszcze nie skończył. Te systemy, które myśmy wprowadzili, czyli dywersyfikacja maksymalna podwykonawców, czyli nie tak jak było przedtem, że pracowało 5 głównych podwykonawców, teraz jest ich kilkudziesięciu. My w ten sposób rozpraszamy tą ilość, ale my zmniejszamy ryzyko, że upadłość któregokolwiek z nich będzie miała taki zasadniczy wpływ na budowę. Ponadto na obszary, konkretne obszary robót, zaproponowaliśmy konsorcjum, żeby zastosowało model taki, że jest dwóch podwykonawców równolegle. Jeżeli którykolwiek z nich zejdzie z budowy, to ten drugi jest na tym samym obszarze i on będzie kończył w tym obszarze. To się wydaje, że są rozwiązania, które w jakimś stopniu nas zabezpieczają. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że nie przed wszelkimi ryzykami, ale te ryzyka, którymi jesteśmy w stanie zarządzić i które możemy obsłużyć, to robimy. Natomiast oczywiście są takie ryzyka, których obsłużyć nie jesteśmy w stanie. Jest kilka dużych podmiotów, które są na budowie obecne. Jest m.in. budynek, z którym nie jest targany tymi problemami branży. I to jest duży sukces, że pracuje z nami taka firma. Natomiast są firmy, ja zakładam, że wiele z tych firm miało swoje relacje handlowe, załóżmy z PBG. Więc jak sytuacja PBG będzie kształtować ich sytuację, no tego jeszcze nie wiem. Jak wygląda kwestia opóźnień? Ile się udało nadrobić? Czy są takie szacunki w ogóle? Ja nie chciałbym szafować w tej chwili konkretną datą. My cały czas i nie chciałem też rozleniwiać naszego wykonawcę. My doceniamy ten wysiłek, który on włożył. Proszę pamiętać o tym, że tutaj 1000 osób było już w lutym, czyli tak naprawdę w sezonie, kiedy budowy są generalnie uśpione, ze względów pogodowych nie pracuje się na tego typu instalacjach. My w tym szczytowym sezonie zimowym zatrudnialiśmy już 1000 osób. Ja się cieszę, że tak się stało, bo w ten sposób urwaliśmy trochę czasu. Ja mam tylko nadzieję, że następna zima równie będzie łaskawa, pomimo że ta jest dosyć długa, ale mimo wszystko temperatury nie są na tyle niskie, żeby utrudniać pracę. To na pewno wpływa na komfort pracy tych ludzi, no ale to niestety wiąże się z tym zawodem. Czy jest tutaj pracownik w złotych?
Proszę Państwa, pracownicy z Włoch generalnie stanowią zarówno kadrę, która projektuje, bo to jest ta kompetencja Włochów, tak? Oni się na tym znają i oni takie terminale projektowali. I to są głównie inżynierowie i cały staw zarządzający budową. To są robotnicy? Oczywiście, jak najbardziej. Proszę pamiętać o tym, że na przykład podczas procesu wymuchiwania dachu głównie osoby, które na tym pracowały, to byli Włosi, Francuzi, Brytyjczycy, bo to są osoby, które te prace wykonywały. Nie ma Polaków, którzy wykonywali tego typu pracę. Stąd nie można im powierzyć tego typu pracy. Stąd są jakby osoby z poza Polski, no ale no, cóż w tym złego. No, ja się bardzo cieszę, że są. Po prostu Budziński powiedział, że mają z tym pracę południową. No ja nie będę się odnosił do tego typu retoryki, bo wydaje mi się, że ona obraża tych ludzi. A nie chciałbym, żeby ktoś kiedyś oceniał moją pracę przez pryzmat tego, że jestem Polakiem. Ja nie będę oceniał osób pracujących tutaj ze względu na kolor skóry, czy pochodzenie, narodowość, wyznanie. A ta wizyta ministra, panie profesorze, dzisiaj to jest taki straszek, że zostało kilkanaście miesięcy, trzeba go dotrzymać? Nie, te wizyty są cykliczne. Państwo dobrze wiecie, że nadzór Ministerstwa Skarbu jest bardzo głęboki nad tą inwestycją. I bardzo dobrze, bo zaangażowane tu są środki publiczne i taki nadzór powinien być. I to powinien być przykład dla innych inwestycji tego typu. I stąd my się bardzo cieszymy, bo każda tego typu wizyta jest mobilizująca dla wszystkich, dla Państwa, dla nas, dla wykonawcy i ona daje pełen obraz również osobom najważniejszym w państwie. Czy te wszystkie dotychczasowe perturbacje zwiększyły koszty? My w tej chwili po naszej stronie tych kosztów jeszcze nie widzimy. Być może one zwiększyły koszty po stronie wykonawcy, ale my nie mamy jeszcze na ten temat informacji. Czyli jak na razie zamykamy się w jakiej kwocie? Na razie, proszę Państwa, sam kontrakt zamyka się kwotą 2 miliardy, niemalże 100 milionów, tam jest końcówka. Ten kontrakt jest mniejszy niż był planowany. Z tego, co Państwo zapewne pamiętacie, on był znacznie większy. Natomiast my ze względów technologicznych zrezygnowaliśmy z dwóch instalacji, które będą na tym etapie bądź niepotrzebne, bądź przedwczesne. Mówię o systemie ORV i doazotowni, która jest jakby technologicznie zbędna ze względu na zmianę przepisów. Zatrudnienie się zwiększyło. Ale latem. Zakładamy, że tak, że on się będzie cały czas zwiększał. To jest pytanie do Państwa. To jest kwota brutto. Czy tych błogów? Ile tych błogów jest? To jest kilkaset. No ja przepraszam, ale ja nie prowadzę z takiej statystyki, być może Urząd Miasta się nauczy.